Witam Was bardzo serdecznie, Wykopki w poszukaniu historii, na wyprawie. Oto idziemy do Królewskiego Szlaku Lasu, Szlaku Kupieckiego. No i jak to różnie nazywają, można to by było wymieniać przez parę minut. Dzisiaj weźmiemy Simplexa zaktualizowanego na 2.7.6, nowy SOP. Zobaczymy, czy coś wygrzebie. Zapraszam do oglądania. A jak standardowo wszystko jest, plecaczek, bo jesteśmy gdzieś dalej, pinpointer. Widzę, że się zazieleniło ładnie w lasie, w lesie. Także myślę, że będzie to wyjątkowa przygoda, wyjątkowy spacer, no i wyjątkowa wyprawa. Do zobaczenia przy pierwszym, jak to zawsze mówiłem, dołku. 83, 71. Podkręciłem na ten turbo. Zobaczymy, co to jest z pinpointerem. A jak widzimy, fajnie już jest w tym lasku, zieleni się. Ale jako pierwszy dołek mam taką zasadę, zawsze pokazywałem. Nawet nie wiem, co im jest. Kawałek blachy. Trzeba podkopać. Oczywiście. Myślę, że już to będzie na wierzchu. O, z maścicha. No to pierwszy dołek zaliczony. Maść cicho. Nie wiem, co to jest. Ale na pewno zaraz się dowiemy. Miedziane coś. Tak, widzicie? Miedziane. Powlekane. Jeszcze jakąś. O, coś może z supa. Czyż to supa elektrycznych nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, coś mamy, ale powiem Wam tak z pierwszych doświadczeń. Teraz pół godziny chodzenia z tym podkręconym Simplexem na 2.7.6, powiem Wam, nie wydaje takich obrzydliwych pisków, jak to robiły poprzednie wersje oprogramowania. Znacznie producent zmienił to wszystko. Dobra, pokazuję Wam jakieś badziewie, nawet nie wiem, co to jest. Ruszamy dalej. Także jest dobrze, no. Powiem Wam, jest teraz fajny dźwięk w tym Simplexie, no praktycznie mówię o nowym. Na żelazo. Pokazuje 4%. To jest dobre rozwiązanie. Lecimy dalej. I drut miedziany, miedzianka. Ktoś mnie tam u góry obserwował przez jakiś czas. Tak więc, no kurde, powiem Wam, nowe programowanie to jakby od nowa trzeba było się uczyć. Inne dźwięki wydaje, inna czułość, wszystko się pozmieniało. Ale dobra, całe życie człowiek się uczy. Idziemy dalej, bo nie stoimy przecież w miejscu. Takie cóż, chyba ze zlewu albo z umywalki. No powiem Wam, zazieleniło się w tym potoczku, potoku, na tym szlaku, jak nigdzie indziej. No jak na razie, bez sygnału, ale wygląda to jak dżungla. Dobra. Pierwszą dzisiaj monetę. PRL, powiem Wam, nie do zniesienia jest ten Simplex z tym
Ale jeszcze mamy jeden sygnałek, a sprawdźmy z którego roku. 76. Jeszcze sprawdzimy bez jeszcze jeden. No to druga moneta, uda nam się dwie. No. Może i więcej nawet. Będzie monet. Jedną już mamy. Odłożymy sobie. Nie będą na pewno tak głęboko, to PRR. Nie do zniesienia. Nic nie widzę, jak jeszcze będzie coś, to uruchomię kamerę. Myślałem, że to klamra, no tak biło podobnie, ale to jednak nie. A to ja mam przecudnie tu jest. Malowniczy rejon, to jest zaśmiecony. Ale spoko, idziemy dalej. Super groom. Zobaczymy jakiś talerz. GS. No to komu naloć? No perel. Jakiś śmietniczek był. Rzecz na tamtej polance. Tu poszukam, przejdę. Strasznie czysto się zrobiło, nie tego sygnału. Widać już tory, trakcje. Przejdziemy po tej może polance. Już patrona. Gilza. Wow, termos. Może będą złote obrączki. No niestety nie ma złotych obrączek, ale było blisko. Idziemy dalej. Takie coś mosiężne, ale coś wam za chwileczkę ciekawego pokażę. Patrzcie się, jakie miejsce. Zobaczmy. Wyłączę Simplexa. Wiadomo, że ognisko było robione w tym roku. Tydzień temu. Wow. No, tu jeszcze nie były. Jedna ciekawostka jest tylko. To koło mnie ciekawi. Te. Koła raczej. Nie powiecie, że nie ciekawe. Ciekawe, z czego by to mogło być. Pójdę chyba w tamtą stronę, może zejdę jeszcze tą drogą. O, tu jest coś ciekawego. Akurat nie dla mnie, ale dla kolekcjonerów, bo widziałem nawet w internecie, że zbierają. To są z prądu te, z supów. Podobno porcelanowe są jeszcze droższe niż te szklane. Coś porcelanowego. No nie,
Jeszcze może za chwilę złoty znajdę. O wilku mowa, a wilk był zakopany, porcelanowy. I jakby ktoś chciał, dać znać. Wyślę, mi to jest niepotrzebne. Nie wiem, co by to mogło być. Ale coś chyba świeżego. Więcej jest tu takich sygnałów, ale idę dalej. Kawałek średniowiecznej podkowy. Większe pół. Trzy pierwsze. Tamtą drogą, nie wiem gdzie ona prowadzi. Jeszcze tu przeszukam tą polankę. Duże kwiatuszki. O, jak ładnie pachną te kwiatuszki. No i do tamtą stronę muszę przejść przez tory. Mamy coś malutkiego. Fajny lasek znalazłem. Z taką ładną trawką, ładnymi kwiatuszkami tam z daleka. Jest pierwszy, jakby to powiedzieć, pierwsza perełka. To jest guziczek ołowiany. Podkreślam, ołowiany. Pierwsza taka perełeczka. No tu mam cztery dziurki, nie wiem. Tego tu skalpował. Ale na pewno nie jest z naszej epoki. Lekki magnetyczny kamień. No, magnetyczny. Łuska wystrzelona. Może być to Mosin albo to austriacki tam. O, zaczyna robić się ciekawie. Pod takim drzewem jeszcze to wszystko było u góry. Tu weszłem w ten zagajnik, to odleciało. Bo tam poleciał, albo ktoś coś chodzi. Drzewo skrzypi. Jestem pod takim drzewem, mam parę sygnałów, jeden głębszy, drugi płytszy, a powiem wam nawet, nie przekręcę, nawet nie wiem gdzie jestem. Będę musiał chyba uruchomić GPS i sprawdzić. Co to taki rower tam idzie? Ale tam jest jakiś sygnałek. No. Obszerny, to nic ciekawego na pewno, jak tu idzie ciekawego, to pokażę. Almost, musiał być jakiś tu śmietniczek. Jeszcze jeden sygnał sprawdzę i to dalej zasypię dołek. Ale powiem wam, fajny widok, piękny. Dwa lasy łączą się w górę. Mam pewien pomysł, bo tam jest stara tama. Wziąć tam po prostu magnes neodymowy i porzucać. Mam taki do 60 kg. Ale to będzie w przyszłych odcinkach. Jeszcze mam się tu, jeszcze w krombolesie tu w ten las. Troszeczkę posperam, no i zobaczymy co dalej będzie. Nie wiem co tu mamy, ale na takiej starej drodze pewnie pokrywka jakaś. Ale ciężka, ale na pokrywkę to nie wygląda. Bo to tak wygląda. Patrzcie. Takie dziurki. Co by to mogło być?
No jest to solidne, jeszcze ciężkie, nie? Tylko się sypie, nie? Ze starości, no wiadomo. Hej, góry moje, góry Grodzicki przejrzyste. No i takie coś. No jeszcze idziemy dalej. Mówisz, że wejdę w las? I właśnie będę w niego wchodził. Oj, gdyby nie te góry, to by się człowiek posikał w tych blokowiskach, kamienicach, na kwarantannach. Nie ma to życie na wsi, powiem wam. Wieś po prostu to jest najlepsze na świecie, co by mogło być. Kiedyś za komuny ludzie uciekali w blokowiska, ale teraz powiem wam, że zaś uciekają. Kto mógł, to uciekł. Na wieś jest zajebiście, powiem wam. Ale to też ma swoje minusy. Tak wszystko. Ale kto by nie chciał być na miejscu teraz mnie i tu siedzieć sobie przy Gronickach, przy lasku, niż w blokach konia walić. Dobra, idziemy dalej. O, stare tu. Taka motyka grabie czy coś. I tyle. No i to by było tyle na tyle. Kończymy dzisiejsze wykopki po czekaniu historii. Było fajnie. Przygoda, wyprawa. Oczywiście. Trzeba się trochę odpocząć. Tak więc trzymajcie się do następnej wyprawy. Jeśli film wam się spodobał, możecie dać łapkę w górę. Jeśli jest nowy widz, możemy zasubskrybować. Sorry, że bełkoczę, ale po prostu taki jestem. Trzymcie się, do zobaczenia. Tak więc, czas wracać do domu.